Ta lekcja jest czymś w rodzaju poradnika, co trzeba się nauczyć na pamięć, żeby umieć całkować. Ja chętnie pomogę tobie zrozumieć albo pomogę jak szybciej się nauczyć tego, co jest zawarte tutaj w prezentacji i przypomnę o tym, że różniczkowanie i całkowanie to operacje odwrotne wykonywane na funkcjach, tak jak mnożenie i dzielenie na liczbach. No, 6 podzielić przez 2 równa się 3. Bo 3 razy 2 daje 6. No ale gdy dzielimy? 6 podzielić przez 2? Możemy to albo dzielić sobie, nie wiem, na pamięć, albo możemy o tym powiedzieć w ten sposób. Jak jest wynik? No, jak myślimy o dzieleniu? Co musimy pomnożyć przez 2, żeby dostać 6? No 3 musimy pomnożyć przez 2, żeby otrzymać 6. Czyli to jest ta operacja odwrotna. I tak samo myślimy o całkach i pochodnych. Całka to jest szukanie takiej funkcji, z której jak weźmiemy pochodną, to dostaniemy to, co jest pod całką. I tutaj no poniższe wzory musisz znać na pamięć, jeśli chcesz umieć całkować. Nie ma innej opcji. Musisz się tego nauczyć na pamięć. Ja tylko mogę tobie podpowiedzieć, jak to lepiej zapamiętać. No a wskazówką jest to, że musisz myśleć o całkach jako... Odwrot, jako odwrotność do pochodnej I tutaj jest taki wzór Całka z x do n tej dx Równa się x do n plus 1 Przez n plus 1 No na czym polega ten wzór Jeżeli mamy całkę z x do jakiejś potęgi To po prostu Wynikiem całkowania jest taka funkcja Że do x Dopisujemy Znaczy x jest teraz w potędze n plus 1 Czyli do tej potęgi którą tu mieliśmy Dodajemy 1 A na dole Dzielimy przez to, co mieliśmy tu w potędze. Tu w potędze masz n plus 1, a tutaj na dole występuje również n plus 1. Przykład. Całka z x dx. Jaka tu jest potęga? Pierwsza. Czyli będziemy mieli x przez 1 plus 1, czyli 2, przez to, co jest u góry 2 yy, plus c. Czyli ty musisz się tylko zastanowić w gruncie rzeczy, co wpisać tutaj. No tutaj dodajemy 1 do tego, co stoi tutaj w potędze. I dzielimy przez to, co jest tutaj. Jeszcze jeden przykład. Całka z... Yy, może tutaj... Później dam przykład. O, nawet przygotowałem miejsce. Całka... O. Coś takiego. Całka pierwiastek x dx. Możemy sobie zamienić pierwiastek jako x do jednej drugiej. Tak, bo 1 to jest ta potęga x -a tutaj pod spodem. Mamy x do pierwszej, czyli ta potęga idzie do góry. A stopień pierwiastka jest 2, czyli idzie na dół. No i teraz co jest naszym wynikiem? X do 1 drugiej plus 1 i dzielimy przez to, co jest właśnie tutaj w tej potędze. 1 druga plus 1. I plus c na końcu. No 1 druga plus 1 to jest 3 drugie. Tutaj jest więcej miejsca, czyli mamy x do 3 drugich. na no jak jest mało miejsca, to ciężko się zmieścić. Myślałem, że będzie mi łatwiej. To jest równa się o. To jest x do 3 drugich przez 3 drugie. No a to jeszcze możemy zapisać. Dzielenie przez ułamek to jest mnożenie przez jego odwrotność, czyli 2 trzecie razy x do 3 drugich. A. Popełniłem Błąd, o którym Wy nie możecie zapominać. Ja czasami zapomnę, ale będę to przypominał, bo za każdym razem coś mi po prostu będzie nie pasowało. Widzę, że tutaj brakuje C i muszę dodać C. I tutaj na końcu też dodajemy C. No i to jest nasz wynik. Kolejny wzór wygląda w ten sposób. Całka przez y, całka z takiej funkcji dx przez x. No, z doświadczenia wiem, że to, y, gdzie to ma stać, to również sprawia problem. Y, traktujemy to jako element, przez który mnożymy naszą funkcję. 1 przez x razy dx, 1 razy y, dx to jest po prostu dx. Y, y, I możemy to równie dobrze zapisać jako x do minus pierwszej dx. Tak? No bo 1 przez x to jest x do minus pierwszej i coś takiego wynosi tyle. Dlaczego? No bo jeżeli będziemy myśleli o tym jako o pochodnej, o całkowaniu, to szukamy takiej funkcji, że jak weźmiemy jej pochodną, to otrzymamy to co mamy pod całką. Jaka jest pochodna logarytm naturalny z x plus c? Pochodna c jest 0, czyli nam zniknie, a pochodna logarytm naturalny z x jest 1 przez x, czyli dokładnie to co mamy tutaj. 1 przez x. Całka sinus x to minus cosinus x plus c. Dlaczego? Bo pochodna minus cosinus x, tak, pochodna cosinus x to jest minus sinus x. Pochodna z minus cosinus x to jest minus minus sinus x, czyli po prostu sinus x. No ale jeszcze dodajemy c, bo jeżeli weźmiemy pochodną z c, to otrzymamy 0, tak? No i pochodna z cosinus x dx. Jakiej funkcji musimy wziąć pochodną, żeby otrzymać cosinus x? No, sinus x, bo pochodna sinus x daje cosinus x. Jeżeli tak, będziesz, jak, jeżeli tak się o tym myśli, to jest dużo prościej to zapamiętać. Pocho y, całka z 1 przez cosinus kwadrat x dx to jest tangens x plus c. No, policzenie pochodnej tangens x to jest y, troszeczkę. No to na pewno było w pochodnych. Mogę tylko przypomnieć, że tutaj tangens to jest sinus x przez cosinus x. No i mamy dzielenie dwóch funkcji, czyli dolną podnosimy do kwadratu. Bierzemy pocho pochodną e, górnej razy dolną minus e, górną razy pochodna dolnej. Otrzymamy sinus kwadrat x plus cosinus kwadrat x, a to jest 1. E, no zjadłem tutaj kwadratu. Jest jeden tutaj kwadrat, tak? Musimy dopisać, czyli mam 1 przez cosinus kwadrat x. No to na tym polega całkowanie. Czyli jeżeli weźmiemy pochodną tangensa, to otrzymamy tutaj y, to co mamy pod całką. No zupełnie analogiczny przykład. Ma, y, mamy tutaj całka z dx przez sinus kwadrat x to jest minus kotangens x. No i teraz y, dwa następne wzory. Wierz już, że pochodna arkusa tangensa x to jest 1 przez 1 plus kwadrat x, czyli całka 1 przez 1 plus kwadrat x dx to jest arkus tangens x plus c. No i jeżeli będziemy myśleli, co ma być tutaj, że jak wezmę tej pochodną tej funkcji, to otrzymam to, co jest tutaj, no to od razu widać. Trzeba tylko przypomnieć sobie wzory na pochodne. Czyli jeżeli tutaj masz z tym problem, to zachęcam, żeby się cofnąć do do tych podstawowych wzorów na pochodne przypomnieć to sobie bo jeżeli znamy wzory na pochodne to całkowanie to tylko myślenie w odwrotny sposób no całka z e do x dx to e do x plus c bo, całka, bo pochodna e do x plus c da nam e do x no i tutaj dwa przykłady które były e, które są podobne do tych powyżej tylko tutaj z minusami no tutaj jeżeli nie mieliśmy tego minusa to był arkus tangens, tutaj jest minus to arkus cotangens. Bardzo analogiczny przykład, tutaj trzeba zapamiętać tylko jak jest minus, to zmienia się na cotangens. Jeżeli mamy całkę minus dx przez pierwiastek 1 minus x kwadrat, to mamy arkus cosinus x. Jak nie mieliśmy minusa to był sinus x, czyli no tutaj jeżeli tu był plus, to tu był sinus, tak? Sinus jeżeli tu był plus, to tu był sinus. I tak łatwo to zapamiętać, sobie to skojarzyć. No i te wzory są potrzebne do rozwiązywania takich podstawowych całek. W kolejnej prezentacji poznasz reguły całkowania, które pomogą nam wyznaczać te całki. No i nic, i tylko będziemy sobie całkowali jeszcze przez części, przez podstawianie. To są takie trudniejsze metody. Pobawimy się jeszcze z całkami funkcji trygonometrycznych, z, z funkcjami wymiernymi. No, po prostu jeżeli ta lekcja jest zrozumiała, to można przejść do następnej i tak krok po kroku będziemy dochodzili do bardziej skomplikowanych całek. Ogólnie całkowanie jest troszeczkę trudniejsze niż liczenie pochodnych. No ale pochodne tam też była określona reguła w jaki sposób liczymy pochodne. To tak samo w całkach. I gwarantuję, że z tym kursem dasz sobie radę. Ja pokażę Tobie w jaki sposób rozpoznawać funkcje, jaką metodę dopisywać, jaką metodę dopasować do tych funkcji i na pewno elegancko się nauczysz całek. I gwarantuję, że, że po takim kursie powiesz, no całki są naprawdę prostsze od materiału, który z liceum. Daję ci moje słowo.